Zaczynamy. Czy chcesz kontynuować naszą opowieść? No dobrze, gdzie to my byliśmy? Tak. Znowu jesteśmy w tych lodowych grobach. Gra, tak jak mówiłem, ona mimo swojej takiej... Mimo swojej takiej fabuły... Mocno... Mimo takiej mocno fabuły, no jakby to nazwać... Jakby to powiedzieć... Satyrycznej, powiedzmy. Czy tam ironiczno-satyrycznej. W odniesieniu do gier RPG zwłaszcza. I innych. Stanowi mimo wszystko wyzwanie. Dobra, tutaj na razie nic nie zrobimy. Musimy iść tam w prawo. Musimy iść tam w prawo. Tu już mamy zapisane po podniesieniu. I tu będzie full walki. Kolejny do piachu. Wywęszyłem pułapkę. Dobra, jak wywęszyłeś pułapkę, to ją rozbrój. Okay. Czy to nieprzyjemne, młodzieńcze? Tutaj jeszcze jedna pułapka. Pułapki. Tutaj! Ty, a tutaj byliśmy już. Mam wrażenie, jakbym... Wywęszyłem pułapkę! Mam wrażenie, jakbym był tu pierwszy raz. Czemu w ogóle się tym kłopoczemy? Czemu w ogóle się tym kłopoczemy? Uważaj, chłopcze. To pułapka. Gdzie? Muszę roz... Przyzwijmy sobie może... Tęskniłeś? Aha, to ja tutaj musiałem nie być. Musiałem tutaj nie iść. Pułapki! Tutaj! No chodź tu. Jestem. Uważaj, chłopcze. To pułapka. Poszczelam sobie do tamtych. Chyba ich to trafia. Do piekła. Do nieba. Tak jakby, mam wrażenie, jakby było tutaj teraz mniej niż jak wczoraj gnałem. Uważaj, chłopcze, to pułapka. No dalej, weź go tutaj, rozpuszczaj. Wywęszyłem pułapkę. No.
chyba jest. Ten wywęszył pułapkę. No. Wywęszyłem pułapkę! Muszę rozbroić pułapkę. Tak jakby ich jest mniej. Moim zdaniem chyba tutaj wypadałoby udzielić porady, że jak się wejdzie do tych komnat, to potem, żeby oni się nie respili jak idioci i żeby ich tak dużo nie było tutaj, to chyba trzeba... Ale tu już idziemy do zapisu, więc tu idziemy dobrze, więc chodźmy w tą stronę. Ale trzeba chyba po prostu zresetować grę i wtedy przestałem się tak respić. Przecież wczoraj jak tutaj szedłem, to ich było 10 razy więcej. Dobra. Pieseł. Mrugnąłeś? Tam widziałem coś spadło. No, róg do picia. Pułapki! Tutaj! Wywęszyłem pułapkę! To jak wywęszyłeś, to... To weź ją, proszę cię, rozbrój. Teraz wiesz, jak się czuję, chłopcze. No dobra, ale możesz mi ty powiedzieć, dlaczego ty jej nie rozbrajasz? Głód! No, według mnie jest znacznie mniej tych gnoi tutaj. Jakiś problem, chłopcze? Problem. Nałożę na ciebie zaklęcie. Uważaj, chłopcze. To pułapka. To pułapka. Tu jest niby takich dużo skrzynek ze skarbami, ale ich nie da się pootwierać. Dobra, idziemy. Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo chciałbym, żeby to bolało. Leczenie! Co to jakieś takie tutaj głowy? Wywęszyłem pułapkę! Ah!
Uważaj, chłopcze. To pułapka. Wywęszyłem pułapkę. Ten coś zaczął się tak jakby blokować. No i ładnie. Tylko jedna skrzynka. Chyba tylko jedna. Idziemy dalej. O, już blisko zapisu. A dzisiaj to idzie zdecydowanie tych... Zdecydowanie tych wrogów tu jest znacznie mniej, nie wiem o co chodzi. Bart przeszedł przez grobowiec nieumarłego jarla i ponownie zobaczył światło dnia. To było dość niemiłe. To ostatni raz, kiedy posłuchałem rady Trolla w sprawie wakacji. Twoje dociniki nie robią na mnie wrażenia. Widzę, że masz mój miecz. Daj mi go. O wilku mowa. Tak? To ja muszę ci przypomnieć o piętnie. Ale tak jak obiecałem, zostanie ono zdjęte z ciebie, kiedy dasz mi ten miecz! A, miecz. Zgadzam się, powinieneś go zachować. Pozwól, że odwdzięczę ci się za twoją wcześniejszą gościnność. Masz, łap! Kiepski refleks, przyjacielu. Wiesz, jak powiadają. Żyj i ucz się. Albo w twoim przypadku... I tak oto, złamawszy klątwę oraz będąc w posiadaniu nowego, acz lekko zużytego miecza, nasz bohater ruszył w dalszą podróż w stronę górskiej wieży. Gdzie ten miecz? On tu się powinien pojawić. Ten miecz powinienem móc używać. Nie mogę go używać, bo on jest chyba dwuręczny. No, bo jest dwuręczny. Dobra, trzeba... Teraz przy awansie zwiększyć, żeby móc używać Kazgira, trzeba... Za wolno. No dobra, to idziemy do lodowatej wieży. Szkoda, że nie mogę tego Kazgira używać. Gdy Bart zmagał się z ukończeniem zadania i ocaleniem księżniczki, wróg starał się coraz bardziej położyć kres jego wysiłkom. Ka
Radbat kiepsko się stara. Ten Bart zdążył ominąć jedną z jego pułapek i cały zdrów dotarł do górskiej wieży. Lu powinien sobie z nim poradzić. Weźcie jednak kilku braci i upewnijcie się, że nie wyjdzie stamtąd żywy. Tak, panie. Postaraj się mnie nie zawieść. Użyj wszelkich sposobów, aby go zatrzymać. Wiesz, o co toczy się gra. Zrobimy, jak każesz. Lu! Nie zakłócałbym twego czuwania z żadnego innego powodu. Zawsze uważałem, że jest słaby. Zatem człowiek, który pokonał Herna, zamierza mnie odwiedzić? Już prawie do ciebie dotarł. Dawno już nie miałem żadnego wyzwania. No to może być zabawne. Nie lekceważ tego człowieka, Lu. Jest niebezpieczny. Równie niebezpieczny, co ja? Szczerze w to wątpię. Choć jego szanse są nikłe, ostrzegam cię po raz wtóry. Bądź ostrożny. Posyłam ci na pomoc część moich sług. Nie wyobrażaj mnie. Rozwiążę ten problem i to bez twojej pomocy. Porozmawiamy, gdy go zabiję. No. Nieznośny człowiek. Nawet z takich ludzi jest pożytek, prawda, Finiku? Zastanawiałem się, kiedy odzyskasz przytomność. Miałem nadzieję, że potrwa to trochę dłużej. Nie zmieniłeś się za bardzo. Zawsze postępowałeś w podobny sposób. Mój bohater mnie uwolni, Finiku. Nareszcie znalazłam właściwego człowieka. To się jeszcze okaże. Jeśli twoi ludzie nie mogą sobie dać z nim rady, to może zajmiesz się nim osobiście. Zamilknij! A może musisz pozostać w sąsiedztwie więzienia, w którym mnie ulokowałeś? I zużywać lwią część swojej mocy, żeby trzymać mnie w zamknięciu? Czy masz na tyle mocy, by pokonać Barda, kiedy do ciebie dotrze? Zastanawiam się. Dosyć! Mam wystarczająco dużą moc, by rozprawić się z wami obojgiem, księżniczko. Zobaczymy, czy zapamiętacie te lekcje. Górska wieża. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Gratulacje, że zdołałeś dotrzeć tak daleko. Może jest w tobie coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak twoje słowa rozgrzewają me serce. Daj mi chwilkę, bym mógł uwiecznić te chwile w dzienniku. Jaki zuchwały, co? Te twoje żarciki nie pomogą ci teraz. Odważne słowa z ust człowieka, który ma za plecami małą armię. Aż tak się mnie boisz? Zobaczmy, jak bardzo się boję. Zostawcie Barda dla mnie. Przygotuj się. Bierz go, Kadbat! Pokaż mu! Walczysz jak stara baba! Walczysz jak troł. Założę się, że bolało. Bezwartościowe! I tym oto sposobem nie musieliśmy walczyć z trołami, tylko z samym tym jakimś wysłannikiem zakonu. Na kolana! Bolało? Za łatwo. Im silniejszy jest Bard, tym więcej może zadać obrażeń w walce wręcz. Wysoka zręczność pozwalała Bardowi zadawać większe obrażenia za pomocą broni dystansowej.
pozwala bardowi korzystać z broni, którymi walczy się oburącz. Wyposażenie. Kasgair, granitowy korbal. Czyli nie broń dwuręczną. Miałem wrażenie, że... Nie wiem. Ostatnio jak przechodziłem tą grę, to miałem gadający miecz. Wydawało mi się, że go się zdobywa. Zresztą tam gadał coś chwilę ten miecz. Łatwo. Szukamy jeszcze jakichś upadłych wybrańców gdzieś na lodowych pustkowiach. Za wolno. Mrugnąłeś? Za łatwo. O, ta sobie tam poradziła sama. Dobra jest. Zupełnie nie warte zachodu. A co z moim... Trzeba kogoś uleczyć? Co z moim gadającym mieczem? Tutaj wygląda to jak jakaś ściana, którą można rozwalić, ale jej rozwalić nie mogę. Może trzeba mieć tego, co topi. Nie. Jakieś dziwne kręgi na śniegu. Łatwo. Na kolana. Zostaw mojego śnieżnego. Mojego. Nie śnieżnego, tylko. Bolało? Leczniczy. Leżeć! Gin!
wydaje się mało sprawne. Wolę już mieć. Za wolno. Za wolno. Leżeć! Za wolno. Nie bij mojego psa, ty gnoju. Dobra. Czemu w ogóle się tym kłopoczemy? Dwuręczny młot. No i nie ma tutaj więcej już wybrańców, czy byśmy już wybrańców mieli nie spotkać żadnych? Jest. Bart przebił się przez śniegi i lodowe korytarze i dotarł w końcu do górskiej wieży. Wewnątrz czekał na niego najbardziej groźny z dotychczasowych przeciwników. Mosiężny wojownik Lu, strażnik drugiej wieży. O. No dobra, jesteśmy. Ta wieża jest dziwna. Taka rzymska, można powiedzieć, w klimatach rzymskich. Zastanawiałem się, kiedy tu dotrzesz. Już od jakiegoś czasu oczekuję tego przybycia. Jestem Lu, strażnik tej wieży. A ty jesteś człowiekiem, który załatwił starego Herna? Wyglądasz mi na mięczaka. Każdy ma prawo do swojego zdania. Słuchaj, może przejdźmy do rzeczy. Muszę uratować księżniczkę, więc im szybciej padniesz, tym szybciej ona... Czy możemy to po prostu zakończyć? Księżniczka? Podziwiam mężczyznę, który potrafi zginąć dla swojej ukochanej. A kto tu mówi o miłości? Przed walką musimy załatwić kilka formalności. Po pierwsze... Nie zechciałbyś zawrócić i odejść? Zawrócić? Nie ma mowy. Nie po tym, co przeszedłem. Zawracanie jest wykluczone, mój drogi. Miałem nadzieję, że to powiesz. Spójrz na mą arenę. Imponująca, czyż nie? Już sama obecność tutaj sprawia, że krew szybciej krąży w żyłach i człowiek aż pali się do walki. Tylko dwie rzeczy naprawdę mnie rozgrzewają. Na jedną cię nie stać, a druga nie jest społecznie akceptowana. A więc jak to zrobimy? O, to nie takie proste, przyjaciel. Pamiętasz o formalnościach, o których wspomniałem? Zanim dostąpisz honoru zmierzenia się ze mną, musisz dowieść swojej wartości. To jeśli jest sposób, żeby pominąć tę imprezę, to ja chętnie... Zacznijmy od czegoś łatwego.
Prawdziwy mężczyzna powinien pokonać moje sługi przed upływem wyznaczonego czasu. Nie, proszę pani. Ja się bolało? Zalu! Bardzo dobrze, ale z tym zadaniem poradziłaby sobie moja najmłodsza siostra. A teraz przejdźmy do czegoś bardziej interesującego, dobrze? Zupełnie nie warte zachodu. Zdjęcie z autografu. Za łatwo. Tryby. Co to są, mechaniczne świnie? Zaczynam rozumieć, dlaczego udało ci się pokonać Herma. Przekonajmy się, jak dobry jesteś. Teraz co? Na kolana. Jeszcze trybik. Mrugnąłeś? Bolało? Zalu! Zwykła kupa złomu. Za wolno. Na kolana. Dobra robota. Naprawdę dobra. Nie pobiłeś mojego najlepszego czasu, ale niemniej jednak doskonale ci poszło. Ciekawe, jak poradzisz sobie z bardziej wyważonym atakiem. Kolejny atak. Nie dość szybko. Bolało? Za łatwo. Widzę, że jesteś naprawdę niebezpieczny. Chyba czas na nową próbę. Co? Nie ma zegara? Twoje gry już się skończyły? A dopiero zaczynałem się dobrze bawić. O, została mi już tylko jedna gra. Na pewno ci się spodoba. Cel jest prosty. Musisz dotrzeć na szczyt wieży. Do zobaczenia na szczycie. Mam nadzieję. Chętnie zająłbym się tobą osobiście, ale nie sądzę, że masz dość ikry. Zupełnie nie warte zachodu. Zwykła kupa złomu. Tu na tej wieży będziemy walczyć z tymi żołnierzami. Się uparli i zastopowali nas w korytarzu. Bart zobaczył swą ewentualną przyszłość. Wiedział, że jedynie sprawny umysł i ostry miecz pozwolą mu uniknąć losu, jaki stał się udziałem leżącego u jego stóp szkieletu. A nie jednak... Wiem, kiedy stwierdzasz oczywiste fakty. Zadbam o to, żeby lepiej to wykorzystać niż ty, przyjacielu. A nie ma piosenki. Liczyłem na piosenkę. Generalnie coś się zepsuło z tym jednym nam rzeczą, czyli z tym mieczem. Może dlatego, że miałem mocniejszy miecz, ale on się z tego co pamiętam pojawić tutaj mi w tej pierwszej, co tu mam łuk.
Ręka i tutaj powinien on być, a go nie ma. Nie wiem dlaczego, co się stało. Ale gadający miecz powinien tu być. Mam saunę. O, to jest jakaś skrzyneczka. Mam coś dla ciebie. No. Nie dość szybko. No, tu jakieś większe. Tu jakieś większe. Idziemy dalej. Jestem zawiedziony z tym mieczem właściwie trochę. Dobra, tam jest zapis, to idziemy najpierw w tą stronę. Bardzie, będziesz mi za to winien fortunę. Kolejny do piachu. Walczymy z mini rycerzami. Tacy mini, oni są wielkościowo jak my. Ale to są te mini rycerze z tego względu, że ten... Główny jest taki wielki. Zupełnie nie warte zachodu. Mamy już 20 tysięcy. A może gadający miecz dlatego nas minął, bo kupiliśmy tam najdroższy miecz i ten najdroższy był droższy, lepszy niż ten? No dobra, wszystko rozumiem, ale on powinien być tu. Tu powinien być. Pamiętam, że on był jako dodatkowy, nie jako tu z tych głównych tych do wyboru, tylko jako dodatkowy. Dobra. Tam jak wchodziliśmy na dół, to coś tam mówił ten miecz trochę. Ale... On powinien być możliwy do wyboru do walki. No nie wiem, nie mogę przeżyć tego miecza trochę, że go nie mam i nie rozumiem dlaczego nie mam. Ale już nic na to nie zrobię. Lecz spokojnie.
Będziemy wracać tą wieżą, to będzie to znowu mnóstwo mnichów. Czemu w ogóle się tym kłopoczemy? Uważaj, chłopcze. To pułapka. Gdzie to pułapka? Co wy tam robicie? Chodźcie. Pułapki. Tutaj. Duża ta wieża jest. Kogoś by się przydało przyzwać. Dobra, ten rozbroił pułapkę. Trzeba. Czemu w ogóle? Świetlika trzeba tu przywołać. Niech stanie się światłość! Wywęszyłem pułapkę! Dobra, rozbroił pułapeczkę. Wywęszyłem pułapkę. No. Uważaj, chłopcze. To pułapka. Dużo tu pułapek. Tu jestem! Pułapki! Tutaj! Wywęszyłem pułapkę! Muszę rozbroić pułapkę! Uważaj, chłopcze! To pułapka! Lecz spokojnie! Rozbryłeś tą pułapkę? Muszę rozbroić pułapkę. No i ładnie. Jest dużo tych pułapek. Juhu! Wciąż daję radę! Co tam było wysadzone? Tam miecz, dwuręczny miecz, złoty kielich, dwuręczny topór. I tyle. Tutaj taki był właściwie moment. A taki niewiele. Wnosząc, pułapki. Można było iść tędy lub tutaj. Tędy. Na nic zdały się twoje wysiłki. Pilnuję dźwigni, która kontroluje bramę. I dlatego nie możesz przez nią przejść. Chłopaki, dlaczego zawsze musicie umieszczać dźwignię od frontu bramy, która ma chronić dany obszar? Spróbujcie ją kiedyś umieścić za bramą. Następnym razem mi powiecie, że klucze do drzwi są w którejś z losowych skrzyń, rozrzuconych po całej wieży. Nie!
ma żadnych kluczy, jeno dźwignię. A dźwignia jest tutaj, bo niech mnie... Masz rację. Nie obwiniaj się tak bardzo. Widziałem już takie przypadki. To częsty błąd. Pozwól mi ukoić twój smutek. No to... To cię oświeci. Się bawić? Bolało? Pułapki! Tutaj! Mrugnąłeś? Ileż tam będziecie się z nim bawić? Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo chciałbym, żeby to bolało. Nie możemy tutaj... Czemu w ogóle się tym kłopoczemy? Nie możemy tutaj w ogóle wpaść. Tą babkę leczniczą trzeba przyzwać. Chociaż w sumie możemy... Wywęszyłem pułapkę! Możemy sobie rzucić. Mamy tych kryształów full. Za łatwo. Dobra. Zbierać mi to tu. Ty. Zupełnie niewarte zachodu. Zupełnie niewarte zachodu. A, to chodź ty. Duża znowu ta wieża jest. No nic, wyjdziemy na szczyt. Pokonamy tego. Luga. Pokonamy Luga i... Za wolno. I akurat będzie koniec odcineczka. Na zewnątrz już listopad, już zimno się zrobiło. Wywęszyłem pułapkę! Gdzie? Bolało? Na kolana. Wywęszyłem pułapkę. Muszę rozbroić pułapkę. Mamy tych kryształów full, więc... Wywęszyłem pułapkę. No. Muszę... Wywęszyłem pułapkę! Niech stanie się światłość! Muszę rozbroić pułapkę. Uważaj, chłopcze. To pułapka. Ech.
kolejną pułapkę. Nowy amulet. Muszę rozbroić pułapkę. Pułapki. Tutaj! Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo chciałbym, żeby to bolało. Za łatwo. No. Bolało? Za łatwo. Na kolana. O, co to tutaj zamknięty? Niechcący rzuciłem kamień leczący, ale tam. Czyli co, żeby tam iść, trzeba mimo wszystko iść tędy, tak? Czy po prostu tam nie będzie przejścia? Pułapki! Tutaj! Muszę rozbroić pułapkę. No, tam rozbroj, bo to jest jedna z tych, które mogą się okazać, że jakbyśmy tam ten jednak faktycznie nie mogli przejść, no to będzie trzeba się wrócić. Za wolno. Na kolana. Świetlik wbrew pozorom jest przydatny, bo ich oślepia przynajmniej. Za łatwo. Bezwartościowe! Czy warto było tu przyjść? Czy warto było tu przyjść? Chyba nie, bo nie widzę żadnej skrzyneczki. Ale dobrze, no, naokoło nie trzeba iść. Jeden minus tylko taki, że właściwie tu nic nie było. Na pewno nie było nic w tej dużej komnacie. No nic, była tutaj jakaś dźwignia. Ale nic nie było. Tyle tylko, że mamy to przejście otwarte na przyszłość. Będziemy wracać. Jak będziemy wracać, to pewnie będziemy walczyć znowu z mnichami. Na kolana. Za łatwo. Nie dość szybko. No ginże. Zupełnie nie warte zachodu. Co tam było? Tryby wysadzane klejnotami, miecz, fikuśne gadki.
I co teraz? O, Amazonki. Czy panie czekają, aż zjawi się Bart i życia? Naturalnie, czekałyśmy na ciebie. Czekałyśmy na to, by móc trzymać cię z dala od tej dźwigni. Trochę mnie poniosło, nazywając was paniami. Masz ostry język, ale gdybyś nie chowała się za kratami, zaśpiewałabyś inaczej. Nie usłyszysz od nas nic, prócz śmiechu i drwin. Jako, że jesteśmy bezpieczne za tymi kratami i nie lękamy się niczego. Ale Mew, co z... no wiesz... Nie zamierzam tego słuchać, głupia dziewucho. Nie ma tu już żadnego z tych piszczących diabłów. Typowy facet. Nie potrafi przegrywać. A teraz odejdź. Nie chcę nam otworzyć. Typowy facet. Nie potrafi przegrywać. A teraz odejdź. No i co? Zgłaszam się na służbę. Damy, które uniemożliwiały Bardowi dotarcie do dźwigni, najwyraźniej żywiły nieuzasadniony strach przed wszelkimi rodzajami gryzoni. No tak, tu trzeba wezwać szczura. To maleństwo nie może cię skrzywdzić. Niech piekło pochłonie ciebie i twoich sprzymierzeńców. Raz jeszcze Bart, ach, jakże dzielnie, pokonał swych wrogów. To talent. To talent. Wieża poziom trzeci. O, jaki mają... Wow. To było szybkie pokonanie. Strzelałam z zamkniętymi oczami. Na kolana. Dobijże go, no. Tak tam się wchodzi. Tu jest wyjście, dobra. Wow, mam jakiś teraz... dwuręczny mieczyk.
Zaraz go przetestujemy w boju. Za łatwo. Ciekaw jestem, czy właśnie w wodzie, jak któryś dostanie, to czy poradzi też innych. Tu nie ma nic. Tu nic nie ma. Tam był tylko taki jakby schowek dla nich na włócznie. Zdjęcie z autografem od tego. Na kolana. Chyba od wodza, zdjęcie z autografem od wodza. Kolejne zdjęcie z autografem. Dobra, przejdźmy to dookoła i wtedy zapiszmy, żeby tutaj już nie było tej walki. No, to chyba wszyscy. Nie, jeszcze tu są jacyś. Jeszcze coś tutaj się napatoczyli. Okej. Okay. Piedestał. No taka rzymska twierdza, powiedzmy. Rzymska twierdza. Górska wieża, poziom trzeci. Fajne tutaj mają, dużo nawiązań do Rzymu, typu łazienki, wszędzie basen z wodą. Bolało? Pomoc! Fajnie się walczy tym dwuręcznym mieczykiem. Bolało? Na kolana. Na kolana. Chamy. Za łatwo. Zostawisz ty ją w spokoju. Zraniłeś mojego pieska, ty draniu.
to my się tu podleczymy. Nie będziemy się tutaj szczypać. Mrugnąłeś? Bolało? No, ładnie. A ten nadal tu stoi i rzuca. Ej, my się zapędzamy za daleko, a jeszcze tutaj nie byliśmy w tym pokoju tam. Chodź do mamusi. Chodź do mamusi. Do tatusia. Dobra, jest tu. Coś? A tu jeszcze też coś będzie? Nie. Tylko jedna skrzyneczka. 26 tysięcy złota. No, tu same bronie. Ale niestety głównie ceremonialne. No, rozwaliłeś naszą uzdrowicielkę, ty gnoju. Gnój rozwalił uzdrowicielkę. Już niedaleko. My to teraz zrobimy odwrotnie niż poprzednio, czyli najpierw wejdziemy sobie do pomieszczenia. A w własności Huton. Za łatwo. Dobra. Za wolno. Ty, bo mnie tu otoczyli mnie. Strzelałam z zamkniętymi oczami. Otoczyli mnie tu dookoła gnoje. Leczenie! Weź lepiej podlecz. Na kolana. Na kolana chamy. No i co? Wygląda na to, że to już jest koniec tutaj, tego piętra i będziemy mieć walkę z bossem. Pomoc! Tak to wygląda. Komnata Lauga. Tak. Nasz dzielny bohater przebił się na szczyt wieży. Przed nim znalazł się płomień, który trzeba było zgasić. Niestety, pomiędzy nimi stanął Lu, który z pewnością nie podda się bez walki. Widzę, że ci się udało! Koniec drwin? A gdzie się podziały te docinki, które słyszałem na arenie? Poznałem już twoją sprawność w walce i mam do ciebie pewien szacunek. Smuci mnie, że teraz będę musiał cię zabić. Chciałbym móc powiedzieć to samo, ale niestety sądzę, że ja się bardzo ucieszę. Cóż za duch walki! Na kolana. Mrugnąłeś?
przytwijmy sobie kogoś tutaj. Może wojownika? Za łatwo. Sami go pokonają beze mnie. A jednak... Ogień zgasł. A nasza księżniczka przybyła. Z tą księżniczką w ogóle też jest niezła akcja, ale to... To się dowiecie na końcu. Mój bohaterze, przybyłeś. Godziny liczyłam aż... Dość tych bzdur, proszę pani. Czemu ci wszyscy umarli uparcie nie chcą pozostać trupami? Tak. Obawiałam się, że to nastąpi. Byłbym bardzo, gdybyśmy teraz wszelkie zagrożenia omawiali z góry. Nie przepadam za niespodziankami. Oczywiście powinnam cię ostrzec, że mieszkańcy podziemnego świata powstają, starając się położyć kres twojej wyprawie. Czemu mnie ścigają? Wiedzą, że to ty pokonałeś Herna. Dlatego domyślają się, że chcesz mnie uwolnić. Ich przywódca to bezlitosny okrutnik, który zrobi wszystko, byś mnie nie oswobodził. Kolejna sprawa, o której wolałbym wiedzieć wcześniej. Tylko ja ich mogę powstrzymać. Tak długo, jak będę w niewoli, ciemność będzie spowijać całą krainę. Pośpiesz się. Im dłużej ci to zajmuje, tym potężniejsze stają się siły zła. Wkrótce nie będę w stanie ich powstrzymać. A mogłem się ożenić z córką farmera. Musisz szybko dotrzeć do wieży na wyspie. Czasu jest coraz mniej. Najpierw udaj się do Downby i porozmawiaj z człowiekiem o imieniu Dugan. Odnajdziesz go w tawernie Dębowy Bęben. Przekażę ci on kolejne instrukcje. Cóż za radość. Kolejna podróż. Może powiesz mi, dokąd mam się udać? Dugan szuka dla ciebie przedmiotu o ogromnej mocy, którego będziesz potrzebował, żeby wejść do trzeciej wieży. Los świata spoczywa w twoich rękach, ukochany. Proszę na mnie nie naciskać, bo się w sobie zamknę. A czekało go więcej trudów. Słudzy tajemniczego Finyka pracowali nad wypełnieniem rozkazu swego pana, chcąc powstrzymać Barda za wszelką cenę. No, mamy jakąś nową melodię. I tu jeszcze coś. Srebro 162. Dlatego jak się wezwie... To co się dzieje? Chyba ogłusza czy rani wrogów. O nie, toporki mi daje takie sobie, latające wokół mnie, fajne. Mamy nowe przyzwanie i kto to jest? Tu nie ma nowego? Aha, tu. Jestem gotów! Paladyn. Trzeba kogoś uleczyć? Trzęsienie ziemi. Za wolno. No i mamy teraz zejście z górskiej wieży. Zobaczmy sobie te wyposażenie. No. Lutnia.
Ostatnia fina. Limit przywołań 3. Lista talentów. Pozwala bardzo. Lista amuletów. Grube rękawice wykonane ze skóry borsuka przekazują osobie, która je nosi, część siły tego zwierzęcia. Niestety także cuchną, niczym martwy borsuk. Podkowy podobno chronią przed pechem, klątwami i złym spojrzeniem. Zwykła królicza łapa ma podobno przynosić szczęście. Pierścień ten został odkopany w ruinach starożytnej Tary i należał pierwotnie do wielkiego muzyka. Teraz przekazuje część jego talentu temu, kto go nosi. Dobra. No i to jest dziwne, że nie mamy tego doświadczenia. 135 tysięcy, niedługo awans. Zwycięstwo! Poszukiwany bard. No, ale tu już nie ma co liczyć na więcej. No ginże, gnoju. Trzeba jeszcze zejść na dół. Dobrze cię oceniłem! Bolało? Dodatkowo w tej podróży dochodzi fakt, że wieża się wali. Ale jakoś łatwiej niż tą pierwszą wieżę się przechodzi. Mamy tego super rycerza, który robi trochę roboty. Diabli pomiocie! Zaraz mapa. No, o, tu będzie ich trochę. Zwycięstwo! A przywołajmy sobie tego, nie wiem, za dwa. Chodź tu, daj mi te toporki, bo to jest ich tylu, że... Zatriumfowaliśmy! No, toporki są dobre. No, skończyły się. Zwycięstwo! Tniemy ich jak chcemy. Zniemy ich jak chcemy i dalej idziemy.
na kolana. Wow. Rozwalają wieże. Albo ona sama się rozwala ze względu na to, że zginął ten lug. Śmierć bardowi! No kurde. No tu są kamienie, nie możemy przejść koło tych kamieni. To był minus. Za łatwo. No nie wiem czy tak za łatwo, skoro... Prawie zginęłaś, ale... Zwycięstwo! Mrugnąłeś? Im silniejszy... I do żywotności dodajmy. Wysoka żywotność poprawi zdrowie ba... Leczenie! Sądzisz, że sobie ze mną poradzisz? Dobra, i tu zapisujemy. Nawet w dół dość szybko się idzie, to jest taki szybki grinding. Chodź do mamusi. Zatriumfowaliśmy! Dobrze cię oceniłem! No gdzie leziesz? Poczekaj, chłopie. Dobra, tam nie ma co. Na kolana. Bądź uzdrowiony. Śmierć bardowi! Rozlatuje się ta wieża całkowicie. Jesteś poszukiwany! Gra generalnie już tyle. Zostałeś właśnie obsłużony. Tyle czasu minęło od premiera. Uważam, że z grywalności nie traci nic. Co prawda jest ten grinding, który jest dla mnie lekkim minusem, ale z drugiej strony gra się na tyle fajnie, że nie jest jakiś to wielki minus. No jak i w Diablo, no gra jest oparta takim, na takich jest tutaj oparta zasadach, jeżeli chodzi o granie, o walkę i podobnie jak Diablo, ten grinding jest. Diablo jest o tyle ciekawsze, że te przedmioty różne można dostać, a tutaj natomiast te
przedmioty są rzadkością i raczej nie wypadają z przeciwników, więc plus rozwój bohatera jest prostszy, więc tutaj po prostu no, ten grinding ma mniejszy sens niż Diablo. No, ale trzeba przejść, pokonać trudności. Puszczajcie mi kolce. Tamta zginęła? Jakim cudem ona zginęła? Trzeba wezwać... Może wezwijmy sobie teraz kogoś innego. Śmierć Bardowi! No, jednak bez tej leczącej babki trochę szybko ujmuję tej energii. Zaraz ktoś zginie, to się obezwie. Zatriumfowaliśmy! Dobrze cię oceniłem! Zwycięstwo! Nie dość szybko. Nałożę na ciebie zaklęcie. No i ona teraz podleczy tych. A tu co było? Chyba tylko skrzyneczka, dobra. Pomieszczenie gospodarcze. Śmierć Bardowi! Za łatwo. To co leczy robi dobrą robotę. Z tego co pamiętam, no bo tu tylko ta arena jest, nie? Jest jakaś walka na arenie pewnie. Wow. Czekaj. Ja tu muszę się podleczyć, ale nie to chciałem. Tu trzeba te toporki wezwać. Bo dużo ich przeciwników jest. I trzeba wezwać jeszcze tego rycerza. Zwycięstwo!
No i no, dlaczego nie mogłem zrzucić tego leczenia? I tak oto kończy się nasza opowieść wraz z tragiczną śmiercią jej bohatera. Nie no, wkurza mnie to. Tutaj przed wejściem trzeba to podki rzucić. Jednak tam jest ich dużo. Jeszcze jest jakiś chyba specjalny, bo nie widziałem, żeby wcześniej... Dobra, pokonajcie tych i trzeba to tu zapisać jednak, żeby... Niech cię piekło pochłonie, łotrze! Okej. Mamy tutaj zapisane, więc w razie czego zawsze to trochę przyspieszę, gdybym zginął. Mam coś aczkolwiek... dla ciebie. Aczkolwiek myślę, że tu... Aż trzeciego poziomu toporki sobie rzuciłem. Mrugnąłeś? No, teraz to rozumiem, teraz to się... Teraz to się stało nawet łatwe. No. Tam był ten wybraniec, może teraz jak tam podejdziemy, to będzie piosenka. Ach, to pewnie z tobą być. Wybraniec nie ma do powiedzenia nic. Pomoc! No nie, niestety. Tutaj są zawali drogi. Tutaj też wątpię, żeby coś było, ale odejść można. Może wcześniej coś pominąłem. Raczej nie. No to właściwie udało się nam przejść już praktycznie wieżę. Finałowa walka w wieży to była ta tutaj na dole z dodatkowymi przeciwnikami w postaci tych niebieskich mnichów, którzy się pojawili po pierwszy raz, ale są najsilniejsi, jakie mają takie zdolności, że trochę się stają jakby niewidzialni, rzucają jakiś taki mocniejszy pocisk magii, magiczny pocisk. Generalnie są nie tacy łatwi. No i jesteśmy na zewnątrz. Ale to nie koniec. Śmierć Bardowi! Pianaka! Zatriumfowaliśmy! Zwycięstwo! Śmierć Bardowi! No... Pokonał nam naszego... najlepszego wojownika. Gotów do służby! Pomimo, że tutaj jest pięterko niższe,
No jednak jeszcze jest ten fragment, który trzeba tutaj przejść, czyli fragment związany z górską przełęczą, powiedzmy. I jeszcze ciut bliżej. Zwycięstwo! Się ich tutaj na zdryngoliło, gości. A zaraz, bo teraz może się okazać, że tamto przejście, co było zamknięte, skoro teraz trzęsienie się otworzy. Dobrze cię oceniłem. Mrugnąłeś? No. Zatriumfowaliśmy! Mrugam. Dobra, zapisz sobie, żeby tutaj w razie czego nie powtarzać. Śmierć Bardowi! Za łatwo. No, tu się rozwaliło. Właśnie? Czy co? Na kolana. Zwycięstwo! Śmierć Bardowi! Za łatwo. No dobra. Gdzie macie tam jeszcze? Do dziabnięcia jakichś fajnych kolesi. No my wtedy przyszliśmy stąd. Leczenie! Czyli teraz tak czy inaczej tam nie da się przejść. No dobrze. Za łatwo. Bądź uzdrowiony. Bądź uzdrowiony. Czyli tutaj teraz po prostu tak się stało, że to kamienne przejście, co wcześniej było zamknięte, przez to, że się ta wieża zaczęła rozwalać, ono jakby pękło i teraz tam trzeba iść. Bo nie ma tutaj żadnego innego przejścia. Chyba że tu coś jeszcze będzie, ale wątpię. No. Nie ma. Nie ma nic innego. Wszystko w grze idzie zgodnie z tym, co pamiętam, pomijając rzecz z tym mieczem, bo owszem, tam były jakieś dwie kwestie, co on wypowiedział, ale nie mam tego miecza tutaj, tu powinienem mieć ten miecz. Z tego, co pamiętam. Nie wiem, zobaczymy, może tak tylko, może on się później pojawia, może tak w mojej pamięci jest trochę to wypatrzone, no bo to w końcu ostatni raz grałem w tą grę chyba Nie, z 8 lat temu. No i tu jest Danby. A tu możemy przejść? Nie możemy przejść. Tutaj też nie możemy przejść.
Świat jest coraz bardziej mroczny. Nie będę wam zdradzał fabuły tej gry, ale nigdzie nie możemy iść poza wschodnie damby. No dobra. Później będzie można jeszcze łazić po świecie. A zatem to prawda? Tak, mój panie. Pilnujemy północnej przełęczy tak, jak nam rozkazałeś. Wkrótce wejdzie do miasta. Nie wiem, w co sobie pogrywa, przychodząc tutaj, ale srogo tego pożałuje. Pozwól mu swobodnie przejść przez północną bramę. Uderzymy, kiedy wejdzie do miasta. Co próbuje uczynić ten twój bard, kobieto? Czemu przychodzi do mojego miasta? Nie może jeszcze liczyć na to, że cię uwolni. Wieża na wyspie wciąż stoi. Jestem pewna, że nie wiem, o czym mówisz, lordzie Finiku. Zawiedzie cię Kalei, a gdy do tego dojdzie, zacisnę twe więzy po 1000 kroć mocniej. Nigdy nie będziesz wolna. Rozdział 8. Donby. Wschodnie Danby. Przybyłeś z północy? Tak. Niewielu stamtąd przychodzi. Jak to jest, że nie jesteś nawet draśnięty? Nie rozumiem, czemu cię to obchodzi. Zabijamy tylko czas, przyjacielu. Nie ma powodów, aby się denerwować. Nie ma teraz dla nas za wiele roboty. Przynajmniej od czasu, gdy miasto przejęli ci przeklęci druidzi. Druidzi? Kiedy to się stało? Przybyli jakiś tydzień temu z tej starej wieży, która stoi na środku miasta i zajęli ją w imieniu Lorda Finika. Jeśli wiesz, co dla ciebie dobre, lepiej trzymaj się od nich z daleka. A, myślę, że to dobra rada. Wielkie dzięki. Bard wszedł do paszczy lwa, nie mogąc pozbyć się dziwnego uczucia, że ktoś go obserwuje. No i dobrze. Tutaj zapiszemy i tutaj na razie zakończymy.